Problemy z teologią reformowaną. Reformacja rzymskokatolicka, no bo o tym jest tu mowa, to jest zjawisko, które fascynuje wielu ludzi, którzy nazywają się dzisiaj reformowanymi, kalwinistami, albo skrótowo swoją wiarę opakowują w opakowanie pod hasłem tulip. I jako zbawiony z łaski człowiek mam problem z tą teologią reformowaną na wielu płaszczyznach. Jako wierzący kupieni krwią możemy dziękować Bogu za reformację katolicką i za wielkie prawdy, które zostały odzyskane przez reformatorów reformujących katolicyzm. Wystarczalność Pisma Świętego, usprawiedliwienie przez wiarę i powszechne kapłaństwo każdego wierzącego, by wymienić tylko kilka z nich. Reformacja katolicka, reformacja rzymskokatolicka była pod wieloma względami ruchem wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego powrotu do niektórych zasad z Biblii. Również dzisiaj naszym celem powinien być powrót do Biblii, a nie do reformacji katolickiej. Najlepiej jest zawsze wracać do czystego źródła Pisma Świętego, jak to czytamy w Psalmie 12, rozdział 6, werset, Psalm 12, 6. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym. Księga Psalmów, 12, rozdział 7, werset. A więc najlepiej jest zawsze wracać do czystego źródła Pisma Świętego, a nie do zanieczyszczonego strumienia w dole. Dlatego celem tego mojego krótkiego rozważania jest zwrócenie uwagi na pewne problemy z teologią reformowaną, reformacją katolicką, które mają znaczące praktyczne implikacje, konsekwencje dla życia i służby osób wierzących w wystarczalność Pisma Świętego. Po pierwsze, czy naprawdę mamy Ewangelię dla wszystkich ludzi? Oczywiście Słowo Boże mówi, że mamy Ewangelię dla wszystkich ludzi. Apostoł Paweł nauczał, że dobra nowina Ewangelii obejmuje fakt, że Chrystus umarł za nasze grzechy. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Chrystus umarł za nasze grzechy. Czy możemy szczerze dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi ludźmi na całym świecie? Większość reformowanych przedstawicieli reformacji katolickiej, czyli większość reformowanych ludzi, uważa, ma przeświadczenie, że Chrystus umarł jako zastępca i zapłacił karę za grzech tylko za wybranych, to znaczy tylko za tych, którzy ostatecznie zostaną wybawieni. Biblia używa wielu uniwersalnych terminów, aby wyjaśnić, że Zbawiciel umarł za grzechy całej rasy Adama, i mamy na to świadectwo w Izajasza, 53 rozdział, 6 werset. Izajasza 53. Werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Także mamy Ewangelię według Jana, 3 rozdział, 16 werset. Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat,
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Także Jana 6,51, Jana 6, rozdział 51, werset. Jam jest chleb żywy, który z nieba zstąpił. Jeśli kto jeść będzie z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja daję, to jest ciało moje, które ja oddam za życie świata. I także 1 Tymoteusza 2,6. 1 Tymoteusza 2,6. Który dał siebie samego na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. A także Hebrajczyków 2,9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Aby za wszystkich skosztował śmierci. Także pierwszy list Jana, drugi rozdział, drugi werset. I on jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za całego świata. Widzimy wyraźnie 2 Piotra 2,1. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne kacerstwa i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędką zgubę. I wiele innych tego typu miejsc ze Słowa Bożego. Jeden z przedstawicieli nurtu reformowanego, J. Adams, wyjaśnił, że nie ma Ewangelii dla wszystkich ludzi i cytuję tego człowieka, twierdzenia, zabobony, przesądy. Jako zreformowany katolik, autor wierzy, że doradcy nie mogą powiedzieć żadnemu niezbawionemu petentowi, że Chrystus umarł za niego, ponieważ nie mogą tego powiedzieć. Żaden człowiek nie wie, z wyjątkiem samego Chrystusa, którzy są Jego wybranymi, za których umarł. Widzimy, jak mocno jest tutaj to wskazane. Jest to ludzka nauka, nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Jest to w ostrym kontraście do tego, co czytaliśmy ze Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne. W ostrym kontraście do ograniczonego przesłania jest to po prostu to, co na przykład możemy przeczytać o Robercie Moffecie. Jeden z największych misjonarzy współczesnych czasów, czyli Robert Moffat. Jeden z najbardziej utalentowanych, jeden z najbardziej oddanych, jeden z najbardziej uhonorowanych i odnoszących sukcesy, zapytany przez redaktora w okolicach 1841 roku, jaką Ewangelię głosił swoim biednym słuchaczom, Afrykanom. Odpowiedział, że dla niego i jego prawdziwych towarzyszy jarzma maksymą było mówienie wszystkim i każdemu, że Chrystus za nich umarł. I to jest biblijna postawa. Mówić każdemu człowiekowi, że Chrystus za niego umarł. Jak moglibyśmy szczerze oferować ludziom to, co nie zostało im zapewnione? Jak moglibyśmy zaoferować im darmowy dar, jeśli nie zostałby on dla nich zakupiony? Jak moglibyśmy zachęcać ich do picia ze źródła wody życia, jeśli nie dostarczono by im wody?
jak moglibyśmy im mówić, by byli zbawieni, jeśli byłoby tak, jak chcą reformowani katolicy, wyznawcy teologii reformowanej, twierdzić, że Chrystus nie zapewnił im zbawienia. Jest to oczywiście bluźniercza nauka w tym nurcie reformowanej teologii. Jak moglibyśmy powiedzieć komuś, weź lekarstwo, a zostaniesz uzdrowiony, jeśli nie byłoby lekarstwa do zażycia i nie byłoby zapewnionego dla nich sposobu dojścia do tego lekarstwa. Przedstawiciele teologii reformowanej, reformowani katolicy, to ludzie tacy, którzy jeśli są uczciwi, mają bardzo niepewną Ewangelię. Być może Chrystus umarł za ciebie, musieliby powiedzieć. Musieliby powiedzieć uczciwie, być może Bóg tak cię umiłował, albo być może Chrystus przelał za ciebie swoją krew. Musieliby powiedzieć, być może zostało ci zapewnione zbawienie. Być może Bóg pochwala swoją miłość do ciebie, albo zaleca swoją miłość do ciebie, być może. Mam nadzieję, miejmy nadzieję, że On jest przebłaganiem za twoje grzechy i tak dalej. Musieliby się dzielić swoimi wątpliwościami. Istnieje możliwość, że Chrystus umarł jako twój zastępca. Przynoszę ci dobrą nowinę, być może. To tak jakby powiedzieć, wiem, że masz problem, ale nie jestem pewien, czy istnieje rozwiązanie tego problemu. Wiem, że cierpisz na straszną chorobę, ale nie jestem pewien, czy istnieje dla ciebie lekarstwo. Twój przypadek może być beznadziejny, po prostu nie wiemy, czy istnieje dla ciebie Zbawiciel. I to jest cała teologia reformowana. To jest właśnie to, co mają do zaoferowania reformowani katolicy, reformowani rzymscy katolicy. Jest to dalej ta sama trująca, jadowita, śmiercionośna ideologia romanizmu, tyle że ładnie opakowana w kolorowe papierki. Jakże możemy być wdzięczni za to, że rzeczywiście istnieje Zbawiciel wszystkich ludzi, jak mówi Tymoteusza, 1 Tymoteusza 4:10. 1 Tymoteusza, 4 rozdział, 10 werset. Albowiem dlatego też pracujemy i lżeni bywamy, żeśmy nadzieję położyli w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a nade wszystko wierzących. Widzimy wyraźnie. Zbawiciel wszystkich ludzi. Jak możemy być wdzięczni za to, że rzeczywiście istnieje Zbawiciel wszystkich ludzi, jeśli wyznajemy reformowaną teologię, zreformowany rzymski katolicyzm? No nie moglibyśmy. Czy musimy zostać zbawieni, zanim będziemy mogli uwierzyć? Kolejny problem teologii reformowanej, czyli reformowanego rzymskiego katolicyzmu, to czy musimy zostać zbawieni, zanim będziemy mogli uwierzyć? Wszyscy uznajemy, że zbawienie jest nadprzyrodzonym dziełem Boga i że nikt nie może być zbawiony bez boskiego oświecenia. Tak mówi nam m.in. Słowo Boże opisane w Mateusza 16:17, Dziejach Apostolskich 16:14 i bez wewnętrznego przekonania ducha, jak mówi nam Ewangelia Jana 16, rozdział od 7 do 11. Bóg, Duch Święty, przekonuje, i to wiemy, przekonuje świat o grzechu i tutaj widzimy, że ten świat o grzechu niewiary jest przekonywany w Jana 16:9. Ci, którzy znajdują się w ciemności, w mroku, mają nakaz i są odpowiedzialni za przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. W momencie odrodzenia dziecko gniewu staje się dzieckiem Bożym i jest posiadaczem samego życia i światła Bożego. To jest właśnie to, że jest posiadaczem prawdziwego, autentycznego życia wiecznego i światła Bożego. W chwili, gdy
Człowiek wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, zostaje odrodzony i zbawiony na zawsze, na wieczność. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Poświadcza nam to też Galacjan, 3 rozdział, 26 werset. A także znajdujemy potwierdzenie tego w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 30 do 31 wersetu. Reformowani przedstawiciele rzymskiego katolicyzmu, reformowani rzymscy katolicy, czy tam kalwiniści, czy reformowani, baptyści, czy inni, nauczają co do zasady, że odrodzenie poprzedza wiarę. Biblia naucza, że człowiek musi wierzyć, aby żyć, jak mówi nam Ewangelia Jana, 20 rozdział, 31 werset, a także Jana 6 rozdział, 47 werset. Oni natomiast nauczają, że człowiek musi najpierw żyć, aby wierzyć. No więc Charles Spurgeon rozpoznał głupotę twierdzenia, że grzesznik musi być odrodzony, zanim będzie mógł uwierzyć. I tutaj na to wskazują słowa Charlesa Spurgeona, które brzmią mniej więcej tak: jeśli mam głosić wiarę w Chrystusa człowiekowi, który jest odrodzony, to ten człowiek, będąc odrodzonym, jest już zbawiony. I jest to niepotrzebne i niedorzeczne, abym mu głosił Chrystusa i kazał mu wierzyć, aby być zbawionym, skoro jest już zbawiony, będąc odrodzonym. Czy mam głosić wiarę tylko tym, którzy ją mają? Zaiste to absurd. Czy nie jest to czekanie, aż człowiek zostanie wyleczony, a następnie przyniesienie mu lekarstwa? To jest głoszenie Chrystusa sprawiedliwym, a nie grzesznikom. Tak uczył książę kaznodziei Spurgeon, którego sobie lubią reformowani przywłaszczać, choć oczywiście te słowa pokazują, że nie jest to prawidłowe, gdyż on był jednym z głównych przeciwników ich zabobonów i przesądów. Bardzo jest to obrzydliwe, że ci, którzy wyznają teologię reformowaną, przywłaszczają sobie wielu kaznodziejów, którzy nigdy nie mieli żadnego związku z ich zabobonami i przesądami. Niektórzy reformowani katolicy posuwają się jeszcze dalej w tym błędnym nauczaniu. Twierdzą oni, że dziecko może zostać odrodzone w bardzo wczesnym wieku, a następnie dopiero po latach dojść do wiary w Chrystusa. I tutaj zapytano kiedyś Sproula, R.C. Sproula, o tę naukę, a jego asystent właśnie Voorhees odpowiedział w jego imieniu takie mniej więcej słowa: regeneracja zawsze poprzedza wiarę, wiara niemowlęcia może nie być widoczna dopiero wiele lat po tym, jak Bóg zadziałał przez swego Ducha Świętego, aby go zregenerować. Nauczanie takie sugeruje, że niemowlę może narodzić się na nowo, a mimo to stać się wierzącym dopiero po latach. No i tutaj, czy nasze rozumienie suwerenności Boga utrudnia, czy zachęca do osobistej ewangelizacji? Doktryna wybrania jest nauczana w Piśmie Świętym, bo to mówi nam m.in. list do Efezjan, 1 rozdział, 4 werset. Efezjan, 1 rozdział, 4 werset. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i niepokalanymi przed Nim w miłości i przeznaczył nas, i tak dalej. Także 2 Tesaloniczan 2:13. 2 Tesaloniczan 2:13. Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu ducha i wierze prawdy. Nawet jeśli dobrzy mężowie Boży różnili się w rozumieniu tej nauki i jej szczegółów, to co do zasady o wybraniu przed założeniem świata ludzi z czasów Kościoła, wybraniu do nieba, wszyscy prawdziwie biblijni wierzący wierzą.
George Whitefield i John Wesley mieli różne poglądy na temat wybrania, a jednak darzyli się wzajemnym szacunkiem. I obaj wiedzieli, jak wydawać i być głoszonym, jak głosić i jak przedstawiać, i jak eksponować Ewangelię i w jaki sposób kierować się na zbawienie zgubionych. Czyjś pogląd na suwerenność Boga jest poważnie błędny, jeśli tłumi lub gasi jego ewangelizacyjną gorliwość. Może do ilustrowania tego zadowolenia z siebie i takiego obrzydliwego wręcz ekskluzywizmu niektórych standardowych kalwinistów czy tam reformowanych katolików, weźmy pod uwagę przykład ze starego hymnu Particular Baptist. Nie wiem, jak na polski przetłumaczyć tą pieśń, ale jest tutaj taki fragment. Jesteśmy nielicznymi wybranymi przez Pana, niech cała reszta będzie potępiona. W piekle jest wystarczająco dużo miejsca dla Ciebie. Nie będziemy mieć nieba zatłoczonego. Koniec cytatu. To był cytat. To nie jest moje zdanie. Jesteśmy nielicznymi wybranymi przez Pana. Niech cała reszta będzie potępiona. W piekle jest wystarczająco dużo miejsca dla Ciebie. Nie będziemy mieć miejsca nieba zatłoczonego. Particular Baptist. Szczęka opada, gdy się trafia na tego typu przejawy. Jest to oczywiście standardowy przykład teologii reformowanej i gdy spotykasz kogoś, kto się jednoczy, czy to z tulipem, czy z teologią reformowaną, czy z kalwinizmem, wiesz od razu, że jeśli się nie odcina od tego typu poglądów, to jest jedno z tą ideologią, bo to nie jest żadna wiara. Każda próba wykorzystania doktryny wybrania jako wymówki, by być niedbałym w docieraniu do zgubionych ludzi, jest odrażająca dla Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak mówi przecież 1 Tymoteusza 2:4 i Bóg nie śpiewałby tej pieśni razem z tymi partykularnymi baptystami. Czyli widzimy tutaj 1 Tymoteusza 2:4. Albowiem jest to rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Więc jeśli ktoś nie potępia tego reformowanego zabobonu, przesądu, bałwochwalstwa i okultyzmu, to jest to przykład jego zeświadczenia i letargu duchowego. Jest to taka sama, daleka od prawdy ideologia, jak ideologia buddystów, hinduistów i innych kultów niechrześcijańskich. Nie ma to nic wspólnego w żadnym sensie z chrześcijaństwem, a jest tym bardziej obraźliwe dla Boga, że używa terminów z Biblii. I należy się trzymać od tego jak najdalej. Zdrowe zrozumienie Bożej suwerenności może tylko zachęcić wiernego zdobywcę dusz. Każdy, kto wierzy Biblii, rozumie, że tylko Bóg jest tym, który zbawia, a zatem należy na Nim, na Bogu, w pełni polegać. Jego własne intelektualne argumenty czy pomysłowe metody nigdy nie doprowadzą człowieka do wiary w Chrystusa, jeśli nie ma się Bożego prowadzenia. Tylko Bóg może otworzyć oczy niewidomych. Tylko Bóg może wykonać swoje przekonujące dzieło. Osła można wrzucić do rzeki, można go utopić w wodzie, ale nie można go zmusić, aby się napił. Tylko Bóg może wywołać wewnętrzne przekonanie
zgubionego grzesznika, żeby skorzystał z Ewangelii łaski Bożej. Tylko Bóg może wykonać swoje przekonujące dzieło, które przekona zgubionych ludzi o ich rozpaczliwej potrzebie Zbawiciela. Powinno to zaowocować osobistą ewangelizacją skąpaną w modlitwie w pełnej zależności od Pana żniwa. Kolejne problemy związane z ideologią reformowanych katolików, czy tam teologią reformowaną, czy też tym, co się kryje pod hasłem tulip, czy też tym, co się kryje pod hasłem kalwinista, to jest to, czy klucz do chrześcijańskiego życia znajduje się na górze Synaj, czy na górze Golgoty, na górze Kalwarii. Reformowani przedstawiciele teologii reformowanej, reformowanego katolicyzmu, poddają wierzących prawu nie dla usprawiedliwienia, ale dla uświęcenia. Nauczają, że wierzący podlega prawu jako regule życia. W przeciwieństwie do teologii reformowanej, chrześcijańska biblijna perspektywa uczy nas, że aby znaleźć regułę życia wierzącego, należy udać się nie na górę Synaj, ale na górę Golgotę, na górę Kalwarię. Góra Synaj jest bezsilna, by usprawiedliwić człowieka, a także bezsilna, aby go uświęcić. Zakon, prawo nie jest regułą życia wierzącego w Chrystusa, a jest nią Jezus Chrystus. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, jak mówi Filipian, pierwszy rozdział, 21 werset. Albowiem dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jak żył apostoł Paweł? Jaka była jego reguła życia? Czy żył według uczynków prawa? Czy znalazł swoją regułę życia na górze Synaj? Zauważmy, co mówi ten wielki apostoł. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję jednak, ale nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę przez wiarę Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Znajdujemy potwierdzenie tych słów w Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Galacjan, 2 rozdział, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, a to, że teraz w ciele żyję, wierzę Syna Bożego, żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus na próżno umarł. Jeśli teologia reformowana miałaby być prawdziwa, to Chrystus na próżno umarł. Chrystus umarł niepotrzebnie, jeśli tulip jest prawdziwy. Apostoł Paweł żył według zasady nowego stworzenia, która wypływa z góry Kalwarii, z góry Golgoty. I to możemy sobie zauważyć, czytając na przykład z Galacjan 6 rozdział 14-16. Galacjan 6:14-16. Ale ja, nie daj Boże, abym się miał chlubić, chyba tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. A którzykolwiek według tego sznura postępować będą, pokój im i miłosierdzie i Izraelowi Bożemu. Gdy chlubimy się krzyżem, uświadamiamy sobie nasze cudowne utożsamienie z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I twierdzimy, że te fakty zostały potwierdzone nam przez wiarę, co widzimy na przykład w liście do Rzymian 6 rozdział, w Kolosan 3 rozdział od 1 do 4, w Galacjan 2, 20. Góra Synaj nigdy nie stworzyła nowego stworzenia, nigdy nie stworzyła nowego człowieka. Góra Synaj może jedynie potępić starego człowieka.
Klucz do chrześcijańskiego życia znajduje się na górze Kalwarii, na górze Golgocie i opiera się na doskonałym, ukończonym dziele naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że regułą życia chrześcijańskiego jest Chrystus. Czy poddanie się panowaniu Chrystusa jest warunkiem zbawienia? To jest kolejny zabobon reformowanej teologii rzymskokatolickiej, poprawionego papizmu, bo to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, tylko jest to pomalowany na chrześcijaństwo buddyzm udający chrześcijaństwo. Tak można powiedzieć o każdym kalwiniście, każdym przedstawicielu ideologii tulip, każdemu, kto zdał się zaplątać w ideologię, zabobony i przesądy teologii reformowanej. Czy poddanie się panowaniu Chrystusa jest warunkiem zbawienia? To nie jest stuprocentowo pokrywający się z tą ideologią zabobon, ale jest on często tam adresowany i podnoszony. Wielu w obozie reformowanym wyznaje coś, co zostało nazwane Lordship Salvation, zbawieniem panowania lub podobnego typu przesądem. Dr Renald Schowers wyjaśnił tę kwestię w następujący sposób. Z jednej strony istnieje fałszywa nauka, tak zwany easy believism, która twierdzi, że zwykła mentalna zgoda na pewne prawdy zbawia człowieka. Z drugiej strony, aby skorygować ten błąd, niektórzy wprowadzili dodatki do Ewangelii i biblijnych wymagań dotyczących zbawienia, zbawienie przez panowanie albo lordship salvation. Istnieje wyraźne rozróżnienie między wymogiem zbawienia i rezultatem zbawienia. Te dwie rzeczy nie powinny być ze sobą mylone. Chęć i pragnienie, by Chrystus panował nad naszym życiem, wynikają z nowego życia duchowego, którego udziela Duch Święty, gdy odradza wierzącego podczas zbawienia. Niezbawieni nie poddają się i nie mogą się poddać Bożemu panowaniu, bo tak uczy nas Słowo Boże w Rzymian 8:7. Rzymian 8, rozdział 7, werset. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjaźnią przeciw Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, bo i nie może. Tak jak drzewo nie może mieć jabłek, jeśli nie ma już natury jabłoni, tak człowiek nie może mieć chęci i pragnienia poddania się panowaniu Chrystusa, jeśli nie posiada już nowej natury otrzymanej przez odrodzenie przy zbawieniu. Jak poucza nas 2 Piotra, 1 rozdział 3-4. Tak więc nawet gotowość i pragnienie poddania się panowaniu Chrystusa są wynikiem, a nie wymogiem zbawienia. Proste polecenie, jakie Bóg dał niezbawionym, brzmi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak nas pouczają Dzieje Apostolskie, 16 rozdział 31 werset. Zbawienie nie opiera się na ludzkich osiągnięciach, ani na ludzkim zaangażowaniu. Opiera się na doskonałym, ukończonym dziele Chrystusa. Wiara opiera się na tym, czego Chrystus już dokonał, umierając na krzyżu Golgoty. Przedefiniowanie zbawczej wiary poprzez dodanie dodatkowych wymagań jest wypaczeniem Ewangelii. Poddanie się panowaniu Chrystusa, bądź gotów być posłusznym Panu we wszystkim. Kochaj Chrystusa ponad wszystko. Spełniaj wymagania uczniostwa. To nie są wymagania dotyczące zbawienia. Zbawienie jest z łaski Bożej opartej na osobie i dziele Chrystusa. Obejmuje ono zaufanie do Niego i tylko do Niego. Nie opiera się na kruchym zaangażowaniu grzesznika. Gdyby tak było, nikt z nas nie zakwalifikowałby się do nieba. Odrzucić należy zatem zbawienie oparte na Lordship Salvation, ale z całego serca należy przyjąć uświęcenie oparte
na poddaniu się Panu Jezusowi Chrystusowi, gdy jest gotowość serca, gdy jesteśmy już zbawieni, poddanie się panowaniu Chrystusa i posłuszeństwo wszystkim Jego przykazaniom jest naturalną, niezbędną konsekwencją tego, że już jest się zbawionym i na zawsze bezpiecznym. Ponieważ Pan działa w nas przez swojego świętego Ducha Bożego, abyśmy chcieli i czynili według Jego upodobania, jak uczą nas słowa Pisma Świętego z Filipian 2:12-13, czy też inne miejsca Słowa Bożego. Czy naprawdę możemy rozumieć Boże proroctwa dosłownie? Jeśli chodzi o wyrocznie Boże, o wyraźne prorocze oświadczenia Boga, przedstawiciele ruchu reformowanego, czyli przedstawiciele zreformowanego rzymskiego katolicyzmu, kalwiniści, czy też podlegający teologii Tulip, to tacy ludzie bardzo często porzucili zwykły, normalny sens tekstu biblijnego, zaprzeczają, że Mesjasz ustanowi swoje chwalebne królewskie panowanie na ziemi w przyszłości, negując w ten sposób setki fragmentów znalezionych w pismach proroków, takich jak Izajasza, 2:1-5, czy też Izajasza, 11:1-12, także Jeremiasza 23:5-8 i wielu innych miejscach. Ich kłamliwa ideologia mówi, że teraz rzekomo już jest nowe przymierze i że już Chrystus nie przyjdzie ustanowić nowego przymierza na ziemi, tylko że jest to taki pokręcony system. Wielu z nich zaprzecza, że Izrael ma jakąkolwiek przyszłość w Bożym programie, pomimo tego, że Jeremiasza 31:35-37 mówi wyraźnie, wierząc zamiast tego, że Kościół zastąpił Izrael i Kościół ukradł jego błogosławieństwa. Taki zabobon wyznają reformowani w swojej dominującej większości. W większości reformowanych kręgów słowo pochwycenie, zabranie Kościoła jest wyśmiewane i lekceważone, okradając w ten sposób wierzących z błogosławionej nadziei na rychłe przyjście naszego Pana po swoich. Wielu z kręgów reformowanych przyjęło preteryzm, system interpretacji, który mówi, że wszystkie lub większość proroctw już się wypełniła w przeszłości. Nauczają oni za swoim mistrzem kuglarstwa, Józefem Flawiuszem, że wielki ucisk i przyjście Pana miały już miejsce w 70 roku naszej ery lub około tej daty. W świetle tych faktów reformowani ludzie przekazują takie przesłanie, że nie ma pochwycenia, nie ma powtórnego przyjścia, nie ma królestwa i nie ma przyszłości dla Izraela. A kiedy Bóg mówi coś o przyszłości, nie należy brać Jego słów za dobrą monetę. On tak naprawdę nie ma na myśli tego, co mówi. To jest niestety bardzo obrzydliwa ideologia i należy się do tego jak najdalej, od tego jak najdalej trzymać. Więc można mnożyć te problemy teologii reformowanej. Niemożliwe jest w takim krótkim nagraniu. Chciałem się zmieścić w 30 minutach. Już widzę, że jest więcej niż 30 minut, więc nie jest możliwe omówić tych problemów teologii reformowanej w tak krótkim nagraniu. I zachęcam czujność. Zachęcam do czujności. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, aby uniknąć błędów reformowanych katolików. To jest hinduizm, buddyzm pomalowany na chrześcijaństwo, nie mający nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nie można mieć żadnej społeczności z takimi demonicznymi, okultystycznymi zabobonami i przesądami, jakie tacy zwodziciele prezentują. Więc trzymaj się jak najdalej od tego typu kłamców i zwodzicieli. Niech Bóg ci błogosławi.